spoglądamy z życzliwością i gotowością do współpracy na nowego, trzeciego w szeregu pasterzy naszej diecezji, następcę apostołów, biskupa Sławomira. Posłany został przez Ojca Świętego Franciszka do przewodzenia ludowi Bożemu w Kościele Gliwickim. W tym momencie przed nami wszystkimi, moi drodzy, otwiera się bogate dziedzictwo tworzone zaangażowaniem biskupów, prezbiterów, diakonów stałych, osób życia konsekrowanego i całej rzeszy kochanych diecezjan. Moje słowa wdzięczności pragnę przede wszystkim skierować ku Ojcu Świętemu Franciszkowi za zaufanie, jakie na mnie obdarzył. Podziękowania te kieruję na ręce księdza arcybiskupa Salvatore Bernardi. Nuncjusza apostolskiego w Polsce, któremu z całego serca dziękuję za dzisiejszą posługę sakramentalną oraz za długie już lata życzliwości oraz wspierania mnie podczas procesu kanonizacyjnego świętego Jana Pawła II. Od samego początku mojego pobytu w Gliwicach czuję autentyczną życzliwość i otwarcie serc kapłanów gliwickich z biskupem Janem Kopcem, z pierwszym biskupem diecezji gliwickiej Janem Wieczorkiem, którzy przyjęli mnie dosłownie z otwartymi ramionami. Tej otwartości i serdeczności doświadczyłem także od wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych, których miałem już okazję poznać. Wszyscy pasterze katolickiej metropolii, za wyjątkiem biskupa opolskiego Andrzeja, który sławuje, jesteśmy dziś w Gliwickiej katedrze, aby biskupa Sławomira po bratersku przywitać, modlić się z nim i za niego oraz wesprzeć go i wprowadzić w realia naszej małej ojczyzny Górnego Śląska.